Powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy prezesa Zielonogórskiego Klubu Żużlowego, Marka Jankowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tematu Ligi Mistrzów, która w najbliższy weekend w niedzielę o godzinie 18:00, duże święto się szykuje, chciałbym jeszcze zapytać o sprawę, która na pewno nurtuje wszystkich kibiców. Jutro posiedzenie Głównej Komisji Sportu Żużlowego dotyczące Patryka Dudka, sprawy z dopingiem, przez niektórych nazywanej aferą, chociaż chyba jeszcze trzeba się wstrzymać z tym, bo werdykt zapadnie w przyszłym tygodniu. Mówił Pan o tym, że jutro decyzji nie będzie. Z pewnością jutro decyzji nie będzie, dlatego ja bym tutaj jeszcze nie żył tą sprawą przed tym weekendem. Wtorek, może środa w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli, jeśli to wstępne przesłuchanie, te wstępne rozmowy okażą się wystarczające, co czeka w najbliższych tygodniach, miesiącach, nie daj Boże latach, Patryka Dudka. No i poczekajmy. Patryk jest, myślę, że dobrze przygotowany do tej sprawy, ma swoich pełnomocników, jedzie do Poznania jutro przed godziną 10:00 to spotkanie będzie, pewnie potrwa ładnych kilka godzin, a na wyrok, na rezultat tego spotkania będziemy musieli poczekać do kolejnego tygodnia. A pan osobiście wierzy w najłagodniejszy wymiar kary, czy jest to raczej niemożliwe? A co to jest najłagodniejszy wymiar kary? No, zdaje się, że kara finansowa od 5 do 50 tysięcy i zawieszenie od 6 miesięcy do 2 lat. Ja liczę, że podejdzie do tego komisja w sposób rozsądny, nie skrzywdzi Patryka, nie skrzywdzi jego kariery i pamiętajmy, że kary również można dostawać w zawieszeniu. Mhm. I na to liczymy. No, Patryk, myślę, że już sporą cenę za to zapłacił. To ileś tam punktów zostanie mu odjętych, na pewno za mecz z Wrocławiem. A to się przekłada na konkretne pieniądze. Przez kilka ostatnich tygodni nie jeździł na żużlu. Zanim ten werdykt się uprawomocni, pewnie jeszcze nie pojeździ. Ja bym osobiście bardzo chciał, żeby on jeszcze w tym sezonie wyjechał na tor żużlowy jako pełnoprawny uczestnik zawodów sportowych. Ale to nie ja decyduję, tylko komisja i poczekajmy, wstrzymajmy się z opiniami, czy to jest wysoka, czy to jest niska kara, czy to należało tak czy inaczej zrobić. Dzisiaj kara czeka, albo już tą karę dostał Dercy Ward. Też myślę, że taki trochę słaby moment, bo dzień przed Grand Prix, dwa dni przed Grand Prix w Gorzowie, trzy dni przed Ligą Mistrzów. W tych zawodach nie wystąpi Darcy Ward na pewno? Najprawdopodobniej nie, czekamy na oficjalną informację z FIM-u. No, jeżeli będzie zawieszone, no to nie wystąpi. A szkoda, bo i fajnie, żeby pojechał w Gorzowie i na pewno z przyjemnością zobaczylibyśmy go na torze w Zielonej Górze. Mhm, a czy jeśli Patrykowi Dudkowi zostaną odjęte te punkty, Falubas na tym straci? Jeżeli chodzi o układ tabeli, to nie ma już żadnego znaczenia w tej chwili. My będziemy na drugim lub trzecim miejscu. Na pewno 14 i 21 spotykamy się z Gorzowym i na pewno te mecze zostaną rozegrane w jakiejś tam kolejności. Myślę, że 14-19 godzina to derby ziemi lubuskiej w Zielonej Górze i musiałoby być jakieś trzęsienie ziemi, bo musiałby Gorzów przegrać z Wrocławiem u siebie, my wygrać z Tarnowem na wyjeździe i jeszcze kilka innych okoliczności, żeby było inaczej, więc my zakładamy te derby w układzie najpierw Zielona Góra, potem Gorzów. A czy wpłynąć może na to decyzja GKS, że tu nie, ponieważ odjęte będą tylko małe punkty za Gorzów, no i to z pewnością, bo to jest normalna sytuacja. Zawodnik na tym meczu miał wykryty doping. Bardzo kontrowersyjne jest to, czy zostaną mu odjęte punkty za mecz z Wrocławiem, który był 3 tygodnie później. Ta substancja nie miała żadnych podstaw, żeby pozostać w jego organizmie przez ten czas, więc tego typu decyzja byłaby na pewno krzywdząca dla klubu i dla zawodnika i myślę, że takiej decyzji nie będzie, ale gdyby nawet taka okoliczność zaistniała, to i tak to nie ma żadnego wpływu na układ w tabeli, więc tutaj dywagacje, czy Falubas skorzysta, czy straci, to dzisiaj nie mają żadnego sensu, bo tu nic się nie zmieni, niezależnie od najbardziej surowej i najmniej surowej kary w sprawie Patryka Dudka. Bez Patryka Dudka i też w dość nieciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o formę niektórych zawodników, Falubas sprawdzi się we wcześniej wspomnianej Lidze Mistrzów w niedzielę. Cztery drużyny: Spar Falubas Zielona Góra, Pool Pirates, Piraterna i Esbjerg Motorsport. Pan wielokrotnie podkreślał, że ta impreza
to coś nowego, być może jakieś nowe rozdanie dla historii żużla i to właśnie to wydarzenie będzie miało miejsce w Zielonej Górze. Duma rozpiera? Nie bardzo się cieszę, bo to jest takie marzenie kibiców z całego świata, żeby na imprezie klubowej spotykać się w różnych krajach. To jest oczywiście początek tego wszystkiego, bo jeżeli miałby to być jakąś imprezą docelową, to powinniśmy się raz spotkać w Zielonej Górze, następnym razem w Motali, potem w Pule i w Esbjergu, tak? Czyli w tych czterech miejscach, cztery mecze, byłby fajny cykl i myślę, że do tego to przedsięwzięcie będzie dążyć. Na razie przekonamy się, jakie będzie zainteresowanie publiczności, bo wiemy, że w Zielonej Górze publiczność bardzo kocha Sparfalubas czy Falubas. Trochę rzadziej czy trochę mniej licznie przychodzi na imprezy indywidualne czy imprezy, które nie są związane z klubem. To jest impreza klubowa, to jest możliwość pokibicowania swojej drużynie właśnie Falubazowi w pojedynku z drużynami z Danii, Anglii oraz Szwecji, więc mam nadzieję, że ludzi będzie dużo, bo jeżeli chodzi o skład, to nikt nie ma wątpliwości. To jest impreza, która ma skład porównywalny, a w mojej ocenie lepszy niż zawody cyklu Grand Prix. No właśnie, dzień wcześniej cykl Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim, to chyba też taka wartość dodatnia dla tego niedzielnego turnieju. Też pan o tym dziś wspominał na konferencji prasowej, że być może ci, którzy będą uczestniczyli dzień wcześniej w Grand Prix, pojawią się w Zielonej Górze. Wy robicie wszystko, aby ten przyjazd kibiców do Zielonej Góry był jak najbardziej dogodny. To znaczy nawet nie być może, tylko na pewno, bo sporo kibiców, głównie duńskich i angielskich, zakwaterowanych jest w hotelach w Zielonej Górze. Niektóre są całkowicie pełne. Jadą na Grand Prix do Gorzowa w sobotę, śpią w Zielonej Górze. Myślę, że w nocy wybieram się do X-Demo na WSL Party, Before Party. Taka impreza będzie się odbywała przed tymi zawodami. To właśnie z myślą o tych kibicach, którzy gdzieś tam są z zagranicy, żeby zobaczyli też Zieloną Górę od tej rozrywkowej nocnej strony i mają dużo czasu, bo mogą się wyspać, bo zawody są o 18, więc myślę, że hotele chętnie pójdą na późne śniadanie niedzielne, więc tutaj problemu nie powinno być. Ale chyba tej największej rozrywki oczekują dzień później, w niedzielę o 18. Cykl atrakcji przygotowanych dla przyjezdnych kibiców i tych miejscowych? No ja mam nadzieję, że tak jest, jak pan mówi, że to przede wszystkim są nastawieni na zawody żużlowe. A od godziny 11 miasteczko kibica, 11.30 będą dmuchawki dla dzieci, będzie mnóstwo różnych stoisk atrakcji, będzie sesja autografów Grega Hancocka, będzie Monster Truck, to co niektórym osobom bardzo się podoba widowiskowo. Na starcie też z tym numerkiem biegu będzie chodziła jedna z monsterek, więc to takich różnych atrakcji na to tych zawodach naprawdę będzie sporo. Kibica, rozumiem. Miasteczko kibica między tą 11 a 17 będzie funkcjonowało, będzie można coś zjeść, będzie można się napić, będzie można wreszcie bezpłatnie zupełnie obejrzeć trening o godzinie 13 wszystkich drużyn. Otwieramy trybuny od strony ulicy Wrocławskiej, więc jeżeli ktoś nawet nie będzie miał możliwości wybrać się na zawody wieczorne, to pewnie przyjdzie zobaczyć najlepszych żużlowców świata podczas tego treningu, bo to jest oficjalny trening, więc oni wszyscy tam będą, a później o 18 zawody. Mhm. I mamy nadzieję, że publiczność zielonogórska licznie odwiedzi stadion. Bilety w takich bardzo przystępnych, mam wrażenie, cenach. Ciągle dostępne. Ciągle i będą ciągle dostępne. Tu nie ma żadnej obawy, żeby biletów zabrakło. Cała nowa trybuna, karnety nie obowiązują, to jest ważne. Cała nowa trybuna, trybuna K, trybuny na drugim łuku. Jedyne karnety to są te srebrne, platynowe, złote, te najdroższe, które kibice kupowali. Od 600 zł w górę, to one obowiązują na wszystkie możliwe imprezy w Zielonej Górze, więc również na tą. No i czekamy. Ja liczę, że ten stadion tak w dużym stopniu się zapełni, będzie fajna zabawa, będzie fajna oprawa, będzie atmosfera taka jak na meczach ligowych i oby nie taka jak na ostatnim meczu z Częstochową, ale tutaj myślę, że akurat o składzie nie musimy dyskutować, bo skład jest przedni. No właśnie, a jeśli chodzi o tą Częstochowę, te straty były faktycznie tak duże dla klubu z Zielonej Góry, no bo w zamian... I tak mi się wydaje, że w zamian za ten nieudany mecz z Częstochową pod względem kibiców mieliście dwie dodatkowe imprezy w tym sezonie, indywidualny finał Mistrzostw Polski, no i ten niedzielny. Znaczy to jedno z czy to jakoś się nie zrówna, czy nie kalkulowaliście tego wcześniej? To nie ma nic wspólnego jedno z drugim, ponieważ finał indywidualnych Mistrzostw Polski to jest nagroda za Mistrzostwo Polski drużynowe w poprzednim sezonie.
No i tak samo Liga Mistrzów, tak? To są zawody dla mistrza Polski, a nie dla kogokolwiek innego, więc nic wspólnego nie ma z tym mecz z Częstochową czy z Gdańskiem wcześniej. To są dwa mecze, na których w sumie straciliśmy około 400 tysięcy złotych, bo to są dużo większe wydatki na zawodników, to są dużo mniejsze niż oczekiwane, niż przewidywane wpływy z biletów. Te zespoły zlekceważyły ligę i to gdzieś też już mówiłem. Mam nadzieję, że tych drużyn w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywek nie będzie, ponieważ no to nie o to chodzi. To nie ma nic wspólnego ze sportem. To widowisko niedzielne nie miało nic wspólnego ze ściganiem się na żużlu. Był jeden zawodnik z Częstochowy i drużyna z Zielonej Góry. Stąd wynik taki, a nie inny. 69-21 to księgowo fatalnie na papierze wygląda, jak wygląda. No, a ci, którzy byli na stadionie, to się naziewali jak nigdy wcześniej. No, ale tak w każdym sezonie chyba się dzieje, że gdzieś te dwa zespoły odstają, kibice nie są zainteresowani meczami tych drużyn. Pan się nie obawia, że Ekstraklasa być może niedługo będzie liczyła 6 czy 4 zespoły, jeśli tak dalej pójdzie? No. Ekstraliga żużlowa w tej chwili liczy 8 drużyn. 6 z nich sobie radzi z budżetami, radzi sobie z funkcjonowaniem w tej najwyższej klasie rozgrywek. 7 drużyna z Rzeszowa ma aspiracje i sobie da radę. Nie ma 8, nie ma 9, nie ma 10 drużyny. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że to może pójść w tym kierunku, że drużyn będzie 6. Mhm. A jeśli chodzi jeszcze o tą Ligę Mistrzów, już tak kończąc ten program, pan spodziewa się, że ona może przebije popularność Grand Prix, czy też innych imprez organizowanych? To powoli, dopiero początek, powoli, na pewno krok będziecie po kroku. Dążyć. To jest historia, o czym mówiliśmy na początku. To się tworzy historię, to się spełnia jakieś marzenie. Trudno, żeby ta pierwsza impreza już miała taką pompę i taki wymiar, jaki będzie miała, miejmy nadzieję, za parę lat, jeżeli to będą 4 mecze, jeżeli będą pokazywane przez jakąś telewizję całe cykle, będziemy żyli tymi punktami, ile brakuje, ile do odrobienia, co się dzieje, to też będzie miał trochę inny wymiar, ale dobrze, że to jest, dobrze, że mamy fajne zawody w nowej formule, ciekawe to liczenie punktów będzie, ja przewiduję, że też jakiś bieg barażowy się trafi, bo drużyny są bardzo wyrównane, jeżeli okaże się, że dwie drużyny mają jednakową ilość punktów, to wtedy jest bieg barażowy, menadżer drużyny nominuje zawodnika, który walczy o miejsce na podium, 3 drużyny z tych 4 zostaną nagrodzone medalami. No i w poniedziałek, miejmy nadzieję, że pogoda nam na to w niedzielę pozwoli, odetchniemy po Lidze Mistrzów i zaczniemy żyć derbami ziemi lubuskiej, bo pewnie jeszcze przed derbami tutaj się spotkamy. Na pewno nie będzie biegów nominowanych w niedzielę, ale zapraszamy oczywiście na World Speedway League w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Godzina 18, FIM Chrono World Speedway League. Zapraszam bardzo gorąco. Tak brzmi pełna nazwa tej imprezy. Dziękuję jeszcze raz Markowi Jankowskiemu, prezesowi Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.